Dzień dobry, cześć, czołem, to was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Dzisiaj ze mną jest Joszelka oraz... Ren? Prawie, to prawie. To ty? Masz kaskę jakieś tutaj, to jesteś ty na pewno? Jestem Space Ranger, Ren. Okej. Okay. No ziemi przyszłości. Drodzy, przy okazji pamiętajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrypcja, dzwonek, łapeczka, dokładnie tak. A tymczasem dzisiaj dzikie stunty. Tutaj na komisariacie policji, najlepiej na komisariacie, wybijać się. Ale no niego wjeżdżasz. O właśnie, w ten oto sposób. No dobra, teraz mi nie wyszło, ale przed... Czy ja wiem? Mi wyszło. Wow! Ja się wbiłem na górę. Motor został, ja poleciałem. Ja poleciałem z motorkiem. Ja ogólnie się wbiłem na komisariat praktycznie, ale to przed odcinkiem. Zobaczymy, co się teraz ponownie uda. Ale pan policjant się patrzy i jest git. Ej, tak, uwierzycie, że przeżyłem? Co jest? Co ty zrobiłeś z tym samochodem? Przeżyłeś? Dobra. Tak, przeżyłem, przeżyłem. Ja to przeżyłem. Dobra. To się po prostu nazywa profesjonalna fizyka. O, mam idealną miniaturkę już. Okej. O kurde. Dobra, chwila prawdy. O kurde. Gdzie ten mój motor? Tutaj sobie zawrócimy. To jest mój, zostaw. I lecimy. Dobra, wiem, że to widać po kolorach. Moja? O chłopie. No. Na moich plecach to polecam. Co się dzieje, to ja nie wiem. Teraz ty tak poleciałeś, dobra. Ej, leżysz u mnie tu, więc... Spokojnie, ja już wstałem. Ej, pan policjant tutaj nie reaguje. Policjant robi ten, zdjęcia, fajna sprawa, nie? No, dobra, jeszcze raz. A w drugą raz. Stronę, tu jest jak jakieś krzaki tu są. Ja zastanawiam się, jak krzaki działają. Okej, krzaki nie działają trochę inaczej. Twój motor też... O. Jeszcze raz krzaki działają troszeczkę inaczej, ale... O kurde! Dobra, wracam. Dobra, lecimy, lecimy, uwaga, 3, 2, 1 i odpalamy się, puch! Wow. Ała, nie pykło, a hasiak nie pykło. Okej, okay, teraz, no przeżyłem, spoko, spoko. Zrobiłem salto. No i ja przeleciałem przez te dwa budynki tam, co nie? Odbiłem się od jakiejś... O kurde. Od czegoś wystającego, no nie? I przeżyłem, no. Spadłem na ziemię i przeżyłem. Chcesz zatestujesz to samo to ja. Przy większej prędkości niestety tu się nie da tak palnąć porządnie. Ale luzik, dobra. Ja zjadę sobie tutaj na dół, zobaczymy, może coś jeszcze znajdziemy jakąś fajną miejscóweczkę. Nie to, my zawsze robimy na żywioł, nie szukamy miejscówki, że tak powiem, wszystkich miejscówek, tylko o kurcze. Tylko szukamy po prostu gdzieś tam pierwszej, a później jedziemy na żywioł później oczywiście. Szukamy gdzieś, no. Dokładnie. Czegoś ciekawego. Teraz to ja szukam motoru. Zrobiłeś motor? Dobra. Ale to bardziej motor zrobił mnie. Nie, tutaj chyba nie wyjadę. Szukam może czegoś ciekawego. Albo może tu? Świetnik okazał się metalowym, znaczy betonowym słupem. Dobra, nieważne. Nie, nie. Tu jest całkiem fajny ten. Ja spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić. Spróbuję na posterunek policji się wbić, ale to trzeba trochę chyba niżej ten motocykl dźwignąć niżej. Tak? O, dokładnie o to mi chodziło. Jak troszkę niżej podacie, nie będziecie zbyt wysoko rzucać podnosząc motocykla, to faktycznie jesteście w stanie wlecieć na budynek razem z motocyklem. No ja już to zrobiłam prawie, że wcześniej. Oj, tam Joszelka, proszę, tutaj tak nie podacie. Joszelka już wcześniej to zrobiła, a Joszelka ma większą wprawę. Dobra. Woohoo! Okej, tak to się robi właśnie. Pan kot to nie robi. Co tu się dzieje? Tutaj z mniejszą prędkością. Jakim cudem dobra, to się w ogóle dzieje? Zawsze wie, jak to się robi? Nie, okej. Okay. No dobra, przeleciałam. Udało mi się. Dobra, ja już tu idę, czekajcie, gdzie wy jesteście? No i po motorku mi przejechał. No paru was. Spadać mi z motorka. No bez jaj, schody mnie zatrzymały w miejscu. Jak tak można? Normalnie na spadach zawsze tak wjeżdżam i spoko luz jest. Ojej, nie tak, ała, nie ała, tak ała, miało ała, być. Nie tak miało być. Dobra, tu jest jeszcze druga miejscówka. Ogólnie sprawdzamy dzisiaj ten motocykl River. Western River. Na ścianę. Jak on stuntuje. Spokojnie, panie władze. Stuntuje dość dobrze. Dość? No to jest no. To jest no. Ła. Wiesz? Skoczyłam. Dobra, sprawdźmy tutaj. Go ściana. Ła. O, rozwalił kamerę. Lądowanie na jednym kolenie, nie. No, ale weź mi do góry wleź. Po motorek mi idę. Czekaj, ta, ja spróbuję tutaj się bardziej rozpędzić, może się uda. Zobaczymy. Chwila prawdy. No, właśnie to jak próbowałem to zrobić. Wow, poleciał na Burger Shota. Gdyby to nie było... Gdyby nie było tego gzymsu, to bym mógł wskoczyć na sam dach. Kurczę.
Ale tu jest niższy budynek, może tu mi się uda. Zaraz Ren, mam sobie. Dla ciebie miejscówkę. Patrz. Tu masz miejscówkę. Tak? Nie. O, przepraszam pana. Tylko, no, trzeba wiesz, jak to zrobić. Dobra. To po nie palciałem. O, laseczki. Hej! What's up? Ała! O nie! Ała, ała, ała! Boli, 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 boli. Też chcę. Chcesz, żeby cię bolało? O, tak! O, kolejny, co chcesz, żeby bolało. Nie do wody, nie do wody! No i tyle w temacie. Tak pięknie było. Widzimy się w następnym odcinku i te sprawy, tak? Tak, tak, dokładnie. Dobra, nieważne, nawet nie trafiłem. Zadzwonię do swojej firmy. Co się stało? Wiem. Ren, czy to ty znowu? Co ty masz na twarzy? I masz okulary jeszcze w ogóle na twarzy. Co? Ła, no jak... Co? Serio, mam okulary? Masz okulary i masz tego, kask. Nie mówię, jak... Co? Gra w jednym. Ta gra jest kurde kosmiczna. No. Masakra. Dobra, River. River. Proszę bardzo. Wow, mi się prawie. Pokonały mi gałęzie. Ja myślałem, że się od ciebie odbije. Dobra, jadę. Słuchajcie, znalazłem tak fajną miejscówkę tutaj. Ty znalazłeś? A gdzie halo, to jest, motor? Co? Jak, gdzie? Co? Ja tutaj znalazłem. Co to jest motor? Co to za motor tutaj? Ty znalazłeś. No ja znalazłem, patrz. Jedziemy tutaj tędy i tu na posterunku policji, nie? No dobrze, że znalazłeś. Okej, okay, dobra, teraz nie wyszło. Teraz nie pykło. Koniec wojny handlowej. Co się stało? Tylko tam fajnie od budynku wow, się odbija. Happened. Ja nie wiem, jakbyście się odbijali. Zobacz, ja? Jak balon normalny. Jak balon? Jak balon, no. Jak barelon, baleron. Chyba jak ty. Jak co? No jak ty. Jak to? Ty. Dziękuję. Dobrze. Zobaczmy w takim razie kolejne miejscóweczki, których jeszcze nie testowaliśmy. Tu widzę jakieś krzaczory w tym miejscu. Więc sobie zaraz sprawdzimy, czy to będzie funkcjonowało. O nie! Co to za ten znak na tym na ścianie było? O, rany. Nie przebijajcie, nie widzieliście. O kurde. Right behind you. Bolało. O, lecę. Nie! Chcę. Ale zginę. Dobra, lecę, bo motocykl. Tak chcę. Dobra, ja nie wierzę w tą grę aktualnie. Dwa razy w ciągu dosłownie, nie wiem, nawet nie 5 minut, nie? Poleciałem za Pawłem, oczywiście bez motoru. Byłem z takiej wysokości, że powinienem zginąć? Nie, jak nie otworzysz spadochronu, to nic ci się nie stanie. Aha. Dobra, kolejne 20 tysięcy. Musiałem zapłacić. No nie otwieraj spadochronu, to nic ci się nie stanie, jeżeli ten... No nic mi się nie stało. Myślałem, co za magia. No. No, dobra. Cała GTA to magia. Też? GTA jest magiczne. Szukam jeszcze jakichś miejsc. Tylko... Ewidentnie bardzo magiczne. Nie, tu może nie. Czekajcie, tu widzę hasiok. Ja już biorę... Hasioki są spoko, nie? Przepraszam, ale hasioki mój motor został na dachu. Tylko trzeba w nie trafić. A jeżeli się nie trafi, to zawsze zostaje ściana budynku. No, chyba trochę tak. Chyba jednak na parkingu. Też nie? Dobra, czekaj, tutaj, tu. Myk na balkon. Też nie, ale spoko. Przejedziemy się tędy. Tylko tu jest wszędzie strasznie dużo wody, muszę bardzo uważać teraz. Gdzie te stunciory tutaj wyprawiam? Szukam czegoś dobrego, ale nie widzę. Nie widzę dobrego miejsca, no. No to czekaj, patrz, tutaj jest taka chyba sprawdzona miejscóweczka była. Skąd się wziął tutaj to auto? Nie wiem, czy tutaj nam to zadziała, zaraz zobaczymy, ale tu jest takie coś, o. Takie coś, co robi takie coś? Który robi coś takiego, dokładnie. To nie wpierajcie spadochronu, to wtedy przeżyjecie. Dokładnie. Zapraszam tutaj do mnie, jeżeli chcecie astrologię. Gdzie jest był do ciebie? Kamień. Nie widzę cię na mapie. A, muszę dookoła. Ale ja cię nie widzę na mapie, gdzie ty jesteś? Jak to nie widzisz mnie na mapie? No nie widzę tutaj cię. Jestem. O. Nie za Renem. Dobra. I teraz chodź ta, patrz, ale się jesteście blisko. Tu, tutaj zapraszam. Proszę państwa, zapraszam. Tutaj, elegancko, zobaczcie, tu. Jedziecie tędy, tu. I walicie w ten murek, o tutaj, tak? O, i lecicie ale na żyło, tak? Tego budynku a białego. Tak, ja bym się muszę przewrócić. O, wybiłem się na tobie, ha, ha, ha. Co? Co zrobiłeś? Tak, gra słów. Okej, dobra, skurę. Dobra, nie wiem, nie wnikam, nie zrozumiałem, nie cofam, nie powtarzam. No bo... Dobra. A, nie trzeba. To jest mój motocykl, To było fajne, ale... Ren, o, dobra.
Jego tu nie ma. Tak. Hej! Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, dobra. Z tego jeszcze nie sprawdzam, tutaj jeszcze innych miejsców nie sprawdzam, to znaczy tej drugiej ściany. Na przykład, o, tu, zobaczcie. Dobra, ona ma taki mały gzymsik, więc on zatrzymuje, więc to nie przejdzie. Nie? No to szkoda. Tak, ja ci tylko muszę tutaj... I znowu lecę bez motoru. Muszę sobie ten motocykl podnieść. O, ja też poleciałam bez motorku. Dobra. To jest. Myk. Na żywo płacie. Ale też lecę bez motorku. To się nazywa dzikie stunty. No nie? O, tak. Motorek. Tak, prawdziwy hardcore. Hardcorem. Po co mi jakiś motocykl do stuntów? One? Motocykl mnie tylko rozpędza. Dokładnie. Nic więcej. Dobra, to kajtera. Dobra, ja już siadam na motorę. Nie wierzę, no serio. Szybuję sobie. Oj, dobra, czekaj, sorry, to nie wyszło tutaj. Za dużo. Znaczy, czaków, tu się da, bo przed chwilą tu doskoczyłam, ale no. Znaczy ja po drugiej stronie, że tak walnąłem. Ale czekajcie, ja pojadę teraz w drugą stronę, bo tu jakiś taki płot jest. Nie? Dobra, na chwilę na palmie zasiadłem, ale spokojnie. Siedzisz na palmie? No tutaj dobra. Jeszcze jest murek. Proszę panią, jest że panią walnąłem. Ja proponuję, możemy spróbować się rozpędzić, tylko nie wiem, czy taką dużą prędkość wystrzeba, czy nie wystarczy wystrzeba? Mniejszej. Więc ja już tu cisnę. Tu jest dużo hasioków. No. Widzę hasiok proszę, na hasioku. Proszę, słuchajcie, już mam miejscóweczkę do stunciowania. What do you mean hasiok? No, hasiok obok mnie. Nie, w żadnym wypadku żaden hasiok. Tutaj. Ławka. Dokładnie tak. Dokładnie, Ren, bardzo ładnie. O, to chcę, wyskoczyłem trochę koślawie. Ja mnie prawie skoczyłem na ten budynek jeszcze dalej. No właśnie. Gdzie? Ten lot na górę. Rozpędzam się, no nie, uwaga. Tyk. Okej, no teraz no, za bardzo mi, bo ja patrzyłam. Za słabo mi stanął teraz. Okej, dobra, moment. Rozumiem. Okej. Rozwaliłem ławkę, sorry, nie? Spoko. Łap! No ja! No co za... No i wylądowałam w krzakach. Ajajajajaj. Dobra, jedziemy. Postarajcie się nie przeszkadzać sobie. No to powiedz sobie. Ławkę naprawili. Robili to ławkę przed chwilą zepsułem. No tak, ale iż, to... Jak ładnie naprawiają. Im dalej odjedziesz, tym ona szybciej się naprawi. Dobra. Szybko naprawiają, wiesz. To zapamiętam, może mi się przyda w prawdziwym życiu. Hej. Upadłem na kręgosłup, nic mi się nie stało. Dobra, nie trzeba takiego rozpędu aż dużego chyba. Dobra, cisnę. Wystraszyłeś nie, się? Nie, no znowu za słabo. O? Ja chcę robić tak, nie za mocno podnieść, ale nie za lekko również. Balkon! Bić się tak wcześniej na ten budynek tam dalej, wiesz? Odbić się od krawędzi jednego budynku i wbić się na drugi. Panie, palmy. Zobaczymy, do trzech razy sztuka, jak to mówią, dlatego robię to już 30 raz. Ła, boli. Dobra, uwaga, rozpędzamy się do tego, tygrysa. Right behind you again. Zapomniałem podnieść sobie mod. Dobra, tu się wbijam. Zdarza teraz się. Tu. Okej. Okay. I teraz próbujemy, czekajcie, tu czy tu? Tu, dobra. Czy tu jeszcze coś ciekawego? Ała! Au. Okej. Okay. Dobra, jestem człowiek guma, prawdopodobnie, albo kod guma, bo po prostu normalnie tak się powyginamy, jak nie wiem. Kod guma? No dobra. Dobra, to co, kolejna miejscóweczka. Ta miejscóweczka została dobrze sprawdzona, jest okej. Okay. Polecamy. Kotem hubabu. Znowu ławkę rozpykałem. Biedna ławeczka. Mieszelka, jak tam? No próbuję stąd się wydostać, ale wiesz no. Próbowałaś, a móc, to jest, wiesz, różnica. Dobra, wyjadę tędy. Dobra, to nie działa, to nie działa. To już kiedyś sprawdzam, chyba w sumie, ale... Widzę to. Może jednak na tym motocyklu zadziałało, kto wie. Dobra, czekajcie, gdyby... Zobaczmy, tego jeszcze nigdy nie próbowałem. Dobra, już wiem dlaczego. Chociaż fajnie by było, bo to zawsze można byłoby się wybić. Ktoś by jechał i mógłby się wybić na tym, no ale... Trudno. Trudno się mówi. Szukam jakiegoś miejsca.
Tutaj nie, bo to jest jakiś dzymsik. A tutaj co tu mamy? Takie słabe stunciory. Okej, okay, dobra, prosto w dupalkę. To już dostałeś? No nie, no bez jaj. No nie, krawężnik nie wszedł, wiesz? Aha, to... Dobra, zwróć. Pyk. Wezwij. Okej, okay, tak damy radę z saltem? Dałem radę. Damy radę. Teraz spróbujemy, zobaczymy, czy się uda w tą stronę. Tam się wbić tam na tego, na daszek jakiś. Nie. Niestety raczej się nie da. Raczej się nie da. O, latarnię rozwalić troszkę. O, to był skok kaskaderski, do tego tą kamerkę została. No, właśnie, ty ja też! O? Jestem kaskaderem! Wiesz, mi kabel odbity. Okej, dobra, to tak nie miało wyglądać, ale spoko, ja wejdę na górę, tutaj może tam na górze coś będzie, będę mógł daleko polecieć, tak? Mam nadzieję, że się uda. To nic nie ma. To nic nie ma. To jest Paweł. Będzie jest. Wszystko jest. Wszystko jest tutaj można. Okrągłe, no nie wiem. Nawet na znajomych można się wybijać. No, też tak kiedyś słyszałam. O, mamy maska czerwonego samochodu. Czekaj, co my tu mamy? Czy tutaj jest... O kurcze, dobra, wygląda... jest widzę potencjał w tym miejscu. Widzisz? Więc ja w tym momencie się tutaj nawrócę, o. Nawracasz się aż się, to musi być bardzo dobry potencjał. Dobra, jest źle. Dobra, okej. Okay. To jednak nie róbcie, tutaj nie, to nie działa. Nie polecasz. Tak powinno. Nie, jednak nie polecam. Tam, że w metrze jesteś. Tu zwrócę, tu znowu wyzywam. Chyba, że małe schodki sobie. Mi salto zrobiły, no. Serio? Jak powiecie, że to na parterze przynajmniej dali mi ten motocykl. Nie, no po co na parterze mi dawać motocykl, nie? Można śmieci. Nie wybija. Na piętro jakieś. Ła. Bolało. Zagałgany, ten normalnie. Murek to taki trochę twardy. Jednak się do tym przekonałam. Pocałowałem drzewo. Mury zwykle są twarde, nie? Pocałowałeś drzewo? Jak tam kora? Czekaj, no, zjeżdżam na dół. Okej. Okay. Ogólnie Shinobi, nie wiem, czy Shinobi lepiej nie stuntuje. Zależy od miejscówki. No. Czekajcie, spróbuję tutaj się wybić. Na tym murku. Po wszystko. Da się wybić. Druty bolą. Co ten kot normalnie? A ty co ty, kobieto, tutaj robisz tu? No, z tym autem. Właśnie się zastanawiam, co on robi. Właśnie nie wiem, ona tutaj próbuje zaparkować, ale jakoś tak tragicznie i to idzie. Tak, i te stunty teraz. Ja próbuję stąd wyjechać, więc jak tu wjedziesz, to tak trochę Lipton. Pięknie! Stunty w miejsc. Tam jest... dobra, schodzę. Okej, nie udało się zobaczyć. Ja jednak nie mam taki miękki tyłek, jak myślałem. Wylądowałem. Czekajcie, gdzie mamy? Normalnie postaci mi znikają tutaj w GTA i czasem się tak... Co się stało z moim motocyklem? Ej. Ale ja też lecę, ale bez motoru znowu. Okej. Okay. Dobry. O, ta pani oberwała motorkiem. O nie. Ciekawe. Dobry. Patrzcie na to. Co tu się dzieje w ogóle? No, leżysz. Śmiesznie. Chodźcie zobaczyć mój motocykl. Czy on u was też wisi w powietrzu? Jadę. Tylko nie dotknijcie go przypadkiem, bo jak dotkniecie, no to on spadnie, to wiadomo, nie? O. No. Wisi na przednim kole tym, tak. Na ścianę? Tak. O, to dwóch świadków już wystarczy. Okej, okay. Znaleźć swój motor. Spoko. Dobrze wiedzieć. Ogólnie, Joszoka, właśnie, czekaj. Gdzie ty jesteś? Tu. Joszoka, wiesz co, bo jest... Chodź podejść tu na chwilkę jeszcze. Bo wiesz co, ogólnie kwestia taka, że czasem to mi się kończy. No i musiał mi to zrobić. Musiał, bo przecież nie może inaczej. Ren, chodź tutaj do mnie na chwilę, coś ci chcę pokazać. Właśnie dostałem wiadomość, że muszę pędzić w stronę zachodzącego słońca, niczym bohater pięknego filmu. Czekaj, bo tutaj, o. O nazwie Dzikie Stunty, więc... O, dobra, nie, to co ty mi robisz? Strzela we mnie! Chodź tu! Ostatni stunt dla widzów. No wychyl się, no chodź. Wychyl tą łepetynkę, no. No chodź tu. No wychyl łepetynkę, no wychyl ją, no. Gdzie ty jesteś? Grunt, że się kochać. To prawda! Na zabój! Na zabój się kochamy, dokładnie. Tak. Tym sobie szumacją kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, Chaos! Następnego! Chodź tu, nie wygłupiaj się.